Zawalczyłbym jeszcze raz z Kacprem, tak, i zawalczę. Obiecuję wam, że do końca przyszłego roku zobaczycie tą walkę. Zobacz po live komentarze pod piosenką Lonely. Ale gdzie, na YouTubie? What the fuck? Justinowi tam piszecie o tym, że ja wychodziłem? Ej! Czekajcie, ja krzyknę. Ej, podobno te. Coś mi tam napisał, że zobacz po live'ie komentarze pod piosenką Lonely. Więc ja nie wiem, czy oni... Okej, okay, pewnie Polska chyba... przejęła Bieberowi na kanale. Ale jest polski, kto to jest polski? Justin Bieber, Team Dubiel! Nie, robię. Dobra. O. Co za chęć zachowanie? Rozumiem. A to jest coś, czego ja kompletnie nie lubię. Jejku, to jest Jak to nie słychać? Co jest? Co jest? Jak to? Teraz słychać? Halo? 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 Dalej nie słychać? Halo? O, słychać. Słuchaj już, dobra. Ej, wyświetl prośbę o to łączenie. Ktoś, nie wiem, ktoś ze znajomych? Nie, w dalszym ciągu nikt. Dobra. Pytajcie jeszcze, co chcecie. A może bym zrobił... Tutaj jest gdzieś to pytanie i odpowiedzi. Pytanie. O, to jest dobre. Generalnie ja obiecywałem Stuartowi, że się nie będę wypowiadał na ten temat, ale mogę wam uchylić rąbka tajemnicy, który jest raczej bardzo prosty. Stuart po prostu ma dość jakby życia internetowego i potrzebuje odpoczynku i fajnie było, gdyby ludzie byli w stanie to uszanować, dlatego że jeśli on nie ma ochoty, to jest to tylko i wyłącznie jego sprawa. Co jest grane w ogóle? Co tu się dzieje? O kurde, 41 tysięcy osób. Czy pogodzę się z Kacprem? No jak na razie bliżej nam do drugiej walki niż pogodzenia się. No, ja też w ogóle jeśli mam być obiektywnie szczery, to mimo tego, że czuję się psychicznie bardzo kiepsko i generalnie mam do siebie pretensje o to, że nie pokazałem się z lepszej strony i że nie wygrałem, to cieszy mnie jakby przebieg tej walki, dlatego że pierwsza runda ewidentnie była dla mnie. Nawet pamiętam jak wyszedłem po pierwszej rundzie i zacząłem krzyczeć do trenera i mówić jak jest, ja byłem w takim amoku, a trener mi mówi zajebiście, mamy pierwszą rundę, coś tam, ja w ogóle zwariowałem. Popatrzyłem wtedy na Kacpra, patrzę, a Kacper siedział na krzesełku, był kompletnie wycieńczony i mówię, kurwa, jadę po niego. No i pojechałem. O, niestety. Wszystko się zmieniło od tego kopniaka i parteru. Ja byłem na to gotowy i byłem przygotowany na parter, ale niestety zabrakło mi sił, zabrakło mi... Jakby ja znałem wyjścia z dosiadu, znałem wyjścia z bocznej, ale sobie nie poradziłem. No, byłem słabszy po prostu. Byłem słabszy, choć uważam, że gdyby...
gdyby walka toczyła się w stójce i powiedzmy w trzeciej rundzie bym się nie dał tak go sprowadzić, to miałbym duże szanse, żeby wygrać. Jaki mam kontakt z Angeliką? Muchą w sensie? Little Monster? Dobry. Czy mam kontakt z Julią Kosterą? No mam. Co masz teraz w planach? Dobre pytanie. Powiem wam, że po dwóch dniach siedzenia, płaczu i ciągłego nierozumienia świata i tego, co się wydarzyło, to było mi naprawdę ciężko, ale tak sobie zacząłem myśleć, co chciałbym w dalszej kolejności zrobić, no i mam parę planów. Tak sobie pomyślałem, że chciałbym przed świętami lecieć do Nowego Jorku na parę dni, bo sobie obiecywałem, że to zrobię. I myślałem też o Sylwestrze w Dubaju. Chociaż wiadomo, teraz jakby latanie w dobie obostrzeń i wszystkiego, no to jest ryzykowne. Po pierwsze ze względu na samego wirusa, tak, no bo nie chce się przecież zarazić. No. A co dalej? Nie wiem. W przyszłym roku chciałbym lecieć do Kenii. Rozmawiałem z siostrą Alą. Siostra Ala w ogóle siedziała i mi kibicowała i pisała do mnie wiadomości, więc jest mi turbo miło. Jakby Ala to jest złota kobieta, którą poznałem w Kenii. Kocham ją całym sercem i chciałbym jak najszybciej też tam wrócić do niej. I w ogóle do dzieciaków. Zobaczyć też tego swojego syna, którego adoptowałem, nie? Znaczy wirtualnie, nie wirtualnie, bo teoretycznie go znam. Nie teoretycznie, tylko praktycznie. Nie mam żadnego problemu do Kostery, no co wy to... Poćwicz parter i rozwal go na zawsze. Tak zrobię, obiecuję. Jezu, mamy tyle komentarzy, że nie jestem w stanie... Tosia, ja ciebie też kocham. Gdybyś się wtedy nie wywalił, to by było super. No pewnie... No kurde, gdybym się wtedy nie wywalił, to on by dostał to kolano i byłby taki knockout. I kurde... Ja mam do siebie takie pretensje o to. Nie, z Julką nie jestem pokłócony. Nie jestem i nie mam zamiaru być. Zresztą gdzieś tam jak... się odbyliśmy jakieś tam też rozmowy na temat tego, że jakby ja jej powiedziałem, że nie chcę, żeby nasz konflikt, mój konflikt z Kacprem uderzył w nią. Więc no, chciałbym z tobą polecieć. Moim marzeniem jest zwiedzić Nowy Jork. To leć. Jaki masz kontakt z Nikolą? Normalny, taki przyjacielski raczej. Parę miesięcy temu się pogodziliśmy, w sensie pogodziliśmy, nie byliśmy skłóceni, ale nawiązaliśmy kontakt, żeby porozmawiać gdzieś tam na różne tematy i widzieliśmy się nawet parę razy i jest w porządku. No jakby to jest tak, że jeśli mieliśmy strasznie emocjonalnie i uczuciowo angażujący związek i strasznie się kochaliśmy, więc jakby to jest coś takiego, co raczej chyba nigdy nie gaśnie. Zawsze gdzieś tam Nikola będzie dla mnie ważną osobą. No. Myślę, że Kacper przyjmie drugą warkę? Myślę, że tak. A jeśli nie, no to... co z Natsu? Nic. Jakby z Natsu chyba wszystko w porządku. Co będziesz w sytuacji z Neymanem? No nie rozumiem. Dobra, nadrabiam. Jestem z ciebie cholernie dumna. Dziękuję bardzo. Co ci powiedział Błoński na face to face? To ja mu coś powiedziałem. Kim jest Nikola? Moją byłą dziewczyną. Tosia? Co się wydarzyło? O! Czekaj, wiesz, ktoś... wiesz, że cię ogląda 42 tysiące osób właśnie? Czekaj, Tosiu! A. Tosia! Poczekaj, bo Tosia poszła na moment. Nie, Tosiu! No wyglądałaś fatalnie w pierwszym ujęciu, sorry, nie? Gdzie jesteś?
Chodź tutaj, bo Marcin tutaj z tobą chce porozmawiać. Szybciutko. Nie szkodzi, to tylko... Dosia, chodź. Stuart oglądał walkę na żywo, tak. Chodź, szybciutko. Dosiu, ale to... No. Ale śmiesznie. Tosiu? Tak. Marcin. Możesz. Oh. Ej, coś cześć, Marcin. Przestało. Hej. Oh. Ej, niestety urwało mi Wi-Fi. Dopiero wracam teraz. Aha. Ale on, wiesz co, bo on live'a prowadzi, wiesz? Tak? Cześć, Tosia. Cześć. Ogląda cię 45 tysięcy osób. Masz im coś do powiedzenia? No nie wiem. No tęsknię ogólnie za tobą. O. I cię kocham. A ja ciebie też kocham. A braci gdzieś masz? No, są na dole. Oglądają live'a. No. O, w sumie jednego widziałem, że tam komentował. No. Zaraz, to może Henia pokażemy. No. Henio! O, właśnie. Właśnie, Henio! Pokazywać mi. O, Henio! Nie zobaczycie Henia! Heniu! Miesz, upiadę. O! Heniu, zobacz, tu jest twój pan. Zobacz. Halo, halo. Zobacz, tu jest twój pan. Heniu. Zobacz. Jest piosek. Heniu, co tam jest? Patrzcie to, cicho wszyscy, czekaj. Cicho. Heniu. Tosia, cicho na chwilę. Heniu, spacer? Spacer? Idziemy na spacerek? Bo nie wie, gdzie patrzeć. Nie widzisz pana? Tak, nie widzisz. O. No dobra. Przyjedziemy do ciebie. No dobrze. No. No. Też cię kocha i za tobą tęskni. No to dobrze. Nie. I się ucałujcie go i się widzimy jakoś pewnie za niedługo. Dobra, pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Ej, ale jazda, co? Co tam moja matka robiła? Boże, jak ja wyglądam z tą pistą pod okiem. No zmniejsz trochę, boli. Miałem jechać na prześwietlenie, ale zapomniałem. Nagrać z rodzinką film na YouTube'a. Jakiegoś pewnie nagram kiedyś. No. Miło widzieć pozytywnego Dubielka. Ja jestem. Ja powiem wam, że ja generalnie ostatnio jestem pozytywny. Mam dobry okres w życiu i niestety mimo tego, że gdzieś tam teraz odniosłem porażkę, no to chyba jest dobrze. No, nie mogę narzekać na pewno. Cześć, Lexi. Skąd czarna bluza na filmie? To jest dobre pytanie. W sensie... My rok temu z Adamem Zaorskim wpadliśmy na pomysł, że zrobimy taką markę odzieżową, tylko jakby nie doprowadziliśmy tego do końca. Mamy produkt, ale jeszcze tego nie zrobiliśmy, nie zrobiliśmy sesji. Takich podstawowych rzeczy. Ja też byłem teraz zajęty walką, ale pewnie jakoś niedługo ją uruchomimy.
dużo miałeś wady zgryzu, że tak krótko nosiłeś aparat. Miałem zgryzu wady jakiejś tam bardzo dużej nie miałem. Miałem gonie jedynki nachodzące na siebie. Nie bardzo duże, ale tyle. Co sądzisz o jeździectwie? Nic nie sądzę o jeździectwie. Jak ktoś lubi, to proszę bardzo. Czy chciałbym mieć jakieś inne zwierzaki? No nie wiem. Dodaj lekcji, dodaj lekcji. Nie akceptuję, dodajemy, ale nie akceptuję. Ja to chyba zaraz w ogóle będę kończył, tak sobie myślę, bo się trochę rozgadałem. Czy chciałbym się pogodzić z Kacprem? Się pytania powtarzają. Mówiłem, że ja bym mu podał rękę, ale nawet jakby nie wyszedłem z inicjatywą po walce, dlatego że wiedziałem, że on nie ma takiego zamiaru i on jakby to sygnalizował wcześniej w wywiadach. I jak to sam powiedział później, nie ma jakby szacunku do mojej osoby, ma szacunek do tego, ile jaką pracę wykonałem, ale nie ma szacunku do mojej osoby. Oktagon to jeszcze raz zweryfikuję. Obiecuję wam, że do końca przyszłego roku dostaniecie tą walkę. Gdzieś hashtag na Twitterze dla ciebie? Nie, ale jaki hashtag? Czy chciałbym mieć drugiego Henia? Ja w ogóle się zastanawiam, czy nie chciałbym drugiego psa. Co z szynszylami? Szynszyle w ogóle z domu X poszły do montażystki. One tam mieszkają teraz z montażystką, która tam wcześniej pracowała, taką Kamilą. Kamilka, fajna dziewczyna. Jesteś taki hot, ale że z pizdą pod okiem? Przepraszam, to było niekulturalne. Był Stuart na live? O. Stuarta jakbym dodał, to już w ogóle już wtedy by było. To nikt cię nie definiuje. Ojej. Mój brat mi pisze, że mnie kocha. Ja też cię kocham, braciszku. Dobra. Co, kończymy powoli? Czy to prawda, że Boński chce walczyć z Wardęgą? Tak, to on tak powiedział po walce w wywiadzie. I pewnie ta walka się odbędzie. Jak się czujesz fizycznie? Tak, o. Ale dobrze w miarę. Czy myślałem nad zmianą fryzury? Już nie wiem, na jaką miałbym zmienić. Chciałem mieć taki jak ten, jak się nazywa? Grand Casting? On tak ma nazwisko? W Nothing Hill jak miał. No ale mi nie wyszło i zostało takie jakieś takie nie wiadomo co to są za włosy. Prawdą w dubie? Ale że co, jest taki hashtag na Twitterze? Chyba nie rozumiem. Nie kończ. Ej. No miło mi. Psychicznie czuję się, tak jak mówiłem już wcześniej, dzisiaj kiepsko. Chociaż na pewno już lepiej niż rano. Emocjonalnie musiałem dać upust swoim emocjom. I emocjonalnie trochę się odciążyć. I teraz idziemy do przodu. Na TikToku co drugi film o tobie widziałem, to w ogóle ja zwariowałem. Jak wyświetlam TikToki, to nawet nie co drugie, ale czasami od razu po kolei są TikToki ze mną. To jest jakby tak miłe. Dziękuję wam bardzo. 40 tysięcy osób. Dobra. Kończę. Chyba. Pokaż Kamila. Kamil! Chodź!
Chodź. Siema. Pozdro z podziemia. Przyjechałem i od razu jakiś żywszy, nie? Ale Kamil przynajmniej nie ma obitego ryja, tak jak ja. No, ale zawsze można cię obić. jakbyś potrzebował, to wiesz gdzie uderzyć. Błyskiego czy tu? Odpuszczanie. To pukał ścianę w nocy. Marcin! Śmierz mi ryj. Co tam u was? Nie, Kamil nie jest Kamila, jeszcze obcięty nie, na pieczarkę, jeszcze ale tak jak mówiłem, jutro będziemy obcinali Kamila i nagramy odcinek przy okazji, bo muszę mieć na środę jakiś odcinek. W ogóle zapiszcie sobie datę w kalendarzu, że w środę i w niedzielę publikuję filmy. W środę o 15.30, w niedzielę o 10.30. Tak, super. To w sumie tyle. Może już spadać. To się ma. Kamil jest hot. Dobra, już wystarczy. Na razie. Kradniesz mi widownię. No dobra, byczki, bliźniaki. Nie no, myślę, że daleko mi do urody Kamila. Jeszcze w ogóle teraz pobitemu to nawet bardzo daleko. Czy mam jakieś konkretne plany na ten? Coś się wymyśli. Trzeba robić fajny kontencik. Lecę spać, bo jutro praca. Dobranoc. Ja też jeszcze dzisiaj myślę, że się zrelaksuję. Zobaczę sobie jakiś film i pójdę w kimę. W ogóle przespałem 16, tam 17 godzin. To jakaś astronomiczna suma godzin. Dobra, już widać, ewidentnie nie umiem się wysławiać. Więc pora do zmień profilowe. Ej, ale nie wiem na jakie. Ej, i wiecie, jakie mam zajebiste zdjęcia z walki w ogóle? Pewnie pojutrze na przykład dodam. Zrobię taki jeszcze jeden post, żeby mieć po prostu jakby pamiątkę z tych zdjęć. I mam takie zajebiste zdjęcia, które zrobiła Magda, która jest fotografką Sejma. Swoją drogą też przyjaciółką Leksji starą. Kogo walka mi się podobała? W pewnym momencie miałem tyle emocji, że nawet nie skupiałem się na tych walkach. Rób daily nety. Nie mam aż tyle siły. Plus będę chciał wrócić do treningów teraz jak najszybciej, więc nie dam rady. Ale dwa filmy tygodniowo będę starał się robić. Tak? Barsz ci przyniosłem. Tak, ten, na poprawę humoru. Spróbuj sobie. No spróbuj sobie. Co to jest? Wasz. To jest stare? Nie, no przecież ledwo kupione. Menedżer przywiózł. Tak? No serio. Na pewno? Pij sobie, pij. Ale to dla mnie jest? Tak, bo kupił tam dużo. I to nie jest zatrute w żaden sposób? Nie, no coś ty. Na pewno. Naprawdę. Bo ja mam do 40 tysięcy osób. Jakby będzie wiedziało, nie, spoko, kto mnie zatruł. Jest legit, okay. Jest więcej kuchni. Prosimy o odcinek z lekcji, może coś nagramy.